Bardzo ciężki mecz, trudno wywalczone zwycięstwo, ale zaczęło się od twoich jednej, dwóch interwencji, które mogły zakończyć się golem. Tak, ciężki mecz dla obu zespołów i pogoda była fajna dla kibiców, dla nas to było trochę gorzej, bo szybko zmieniły się atmosferyczne warunki, ale tak samo było i drugi. Uważam, że poczęliśmy bardzo dobrze, agresywnie. I chcieliśmy co najszybciej zdobyć bramki, no nie udało się, ale uważam, że wygrana nas może cieszyć, nawet taka jaka jest i z karnego wszystko się liczy, najważniejsze są ci punkty. No właśnie, szczególnie, że trzeba było sobie radzić przez większość spotkania bez Kosty Wasiliewa, co na pewno było jakimś pewnym zaskoczeniem dla was, bo widać było na końcówce pierwszej połowy, że ta gra już się trochę nie układała. Zgodzisz się z tym? No tak, ale ja uważam, że obie zespoły potracili trochę sił, nie, w końcówce, nie, i uważam, że było ciężko, też trochę trudny teren był, bo skakała piłka na murawie, ale uważam, że tak, oczywiście, że brak i najczerniejszą tą, najnegatywniejsze, co się udziało dzisiaj na meczu, to jest kontuzja Wasiliewa. Uważam, że i myślę, mam nadzieję, że szybko powróci do zdrowia. Ale na pewno cieszy ze strony defensywnej to, że znowu udało się wam zachować zero z tyłu, no bo tych bramek trochę było za dużo straconych na początku rundy, a teraz wygląda na to, że wszystko wraca do normy. No tak, teraz jego okres przez dwa mecze nie straciliśmy bramki, no aby tak szło dalej. Skupiamy się na to i na treningach, aby ta defensywa funkcjonowała perfekcyjnie, no i mam nadzieję, że będziemy kontynuowali tą grą jak defensywy, też, że będziemy strzelać bramki. Dziękuję.